find a way to feel alive. I'm so lost inside. Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora. Znowu was witam w menu głównym. Na samym początku, jak odpaliłem grę, dostałem właśnie taką informację, że odblokowano przepustkę sezonową z tego względu, że właśnie wyszedł teraz dodatek do właśnie Avatar Frontiers of Pandora pod tytułem The Skybreaker. Odblokowało nam się też nowy obszar związany z tym dodatkiem. Jednak wiadomo, no nie będę robić tego podczas tej serii głównej, tylko zrobimy to w innej, oddzielnej serii. No i tak czytając, oczywiście przepustka sezonowa zawiera dwa nadchodzące pakiety fabularne, Łamacza Niebios, który właśnie jest już dostępny. No i następnym, drugim i ostatnim w sumie też dodatkiem będzie dodatek Tajemnice Gór Iglicowych, która właśnie będzie jesienią 2024 roku. Otrzymasz też dostęp do dodatkowego zadania. My akurat jesteśmy już w trakcie, już trzy części tego zadania zrobiłem tak naprawdę. Dodatkowe zadanie, aha, dobra, po tym odparciu, no to w sumie nic nowego. No i ebebe tutaj, gadu gadu. Lecimy. I słuchajcie, w tym odcinku nie wiem, co będziemy robić. Nie wiem, co będziemy robić, bo znowu ja jak patrzę na tą mapkę, ja mówię sobie, ja pierdzielę, ile tego jeszcze zostało. Lecz nie wiem, czy pamiętacie tą misję, która chyba się nazywała Odświętne Malowidło. O, to się podzieliło teraz w taki sposób. No dobra. O, właśnie o to mi chodziło. Czemu ja mam przyciski gejowskie, xboxowe? Wypadł mi z tym. No, dziękuję. A, i właśnie malowania z pamięci robiliśmy sobie w danym odcinku. Na śmierć bym zdążył zapomnieć, tak szczerze. No i dobra. Musimy sobie pójść tutaj do tego czujnego zwiadowcy. Ja ogólnie właśnie już wcześniej sobie zacząłem to zadanie, ale chyba z tego względu, że nie miałem zbyt dużych postępów w fabule, to druga część nie była taka łaskawa się ukazać, żebym mógł ją nagrać od razu w całości to zadanie. No niestety. I muszę to podzielić właśnie, znaczy musiałem to podzielić na dwie części. I prawdopodobnie po tej misji powinny nam się odblokować malowidła Sarentu do odkrycia. Ale mogę się mylić. We have a new task ahead. Do you mean the mural? I thought it was finished. And it was remarkable. But ought to be true to its subject. And now the United Clans count one more amongst themselves. We must finish it, should we not? So, we need a new pigment? One that represents the silence, the fog, and the mystery. The one color of the clouded forest. A sleeping Zakru. Dobra. Zapytaj Famuk o barwniki Kamethira. Where's Famuk? Tutaj. Okej. A, to może przez to właśnie, że ja nie miałem chmurnego lasu odblokowanego. We all have things we regret. Dobra, to jest Famuk. They are so delicate. Are they meant to be worn? All of them. To hunt or dance or to grieve.
So, if you had to choose only one for all your people, what color would it be? How would one mask fit everyone here? Better craft it out of mist altogether. But the juice of mushrooms would be suitable. The color of mystery and fog. Radarnik. Dobra, ja sobie to odepnę. Halo, gdzie jest ten radarnik? No. Wiecie, to bardziej chodzi o to, że ja tutaj nie mam nic na R. Dobra, nie wiem, czy ja tej flory nie odkryłem. No ale jak widać chyba nie. Chyba że ja to muszę wytworzyć czy coś, nie wiem. Nie no. Raczej nie, ale różnie może być. Dobra, słuchajcie, zaczyna się. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie. Grzyb radarnika znajdziemy tutaj. Jakoś. Mniej więcej. Jakbym strzelał, no. Mniej więcej tutaj w tej mgle po prostu. Ale czemu nie mogę się przeteleportować do izolatorium, to się dziwię. No ale dobra. Lecimy do czeluści samotności. Czekajcie. Dobra. Musiałem się upewnić, że wyłączyłem przeglądarkę. Chyba nie wiem. Mój komputer się spalił. Powiem wam, że tyle czasu nie używałem pada i się pierdzieli prawa gałka. W ogóle, powiem wam, że od... Chyba tylko Nobody Wants to Die nagrywałem, nic innego nie nagrywałem, a szczerze Nobody Wants to Die jeszcze nie skończyłem nawet. Od 18? Czy 19? Od 18 chyba. Kwiat mgły. Nie wiem po co i na co mi to, ale... Wziąłbym to. Jest radarnik, dobra. Tutaj, w tym miejscu znalazłem. Ty, ale jak ja mam to wydobyć? A, i to muszą być znakomite. Lub lepsze.
A to i tak. Nie mam co zebrać. Szkarłatna gęstwina. Okej, okay, ale ogólnie widziałem, że jakiś typ sobie zaznaczył w tamtym miejscu, że są radarniki. Więc może i tam znajdziemy znakomite lub lepsze. No i najlepsza jakość też jest w nocy, no. Czekajcie, ja sobie to zaznaczę, te radarniki. Teraz już mogę łaskawie. Bardziej mnie zastanawia, czemu to mi się podświetla na złoto. Może być mylące. O! O, dobra, i teraz się odblokowało. Dobra. Oj, mamy noc akurat. Fajnie. Tyle wystarczy z tego, co widać. No tutaj dokładnie zebrałem ten radarnik. Dobra, lecimy do Tukru. It is truly a mystifying hue, fit for a masterwork. Dobra, porozmawiaj z Tukru o malowidle. Did we do it? You are a true artist, my friend. Dziękuję. No nic nie robiłem wielkiego. Dlatego nie malowałem. Widzisz? Jak jestem zdolny? Na ramienniki malarza dostałem. I to nie są takie złe statystyki, jakby nie patrzeć. No ale patrzcie. Nie pokazały mi się żadne malowidła na ten moment na mapie. A powiem wam, że nawet tutaj gdzieś można znaleźć malowidło. Więc prawdopodobnie będę musiał się posługiwać moją aplikacją Map Genie. Więc niestety lub stety jestem do tego zmuszony. No dobra, ale... Ale... Aha, okej.
Dobrze, że w sumie gra nie pozwala mi robić tych łamaczy niebios. Dobra. Mam nadzieję, że to się zmieści w tytule. Zrobimy sobie jeszcze zadanie jeden za wszystkich. The night is beautiful. Splashes of color. A mamy jakieś nowe umiejętności związane z dodatkiem? Chyba nie. Dobra, i gdzie my musimy zrobić tą misję? Czekajcie, jeszcze raz ją zaznaczę. Tutaj. Dobra, to ja sobie polecę. Już nie będę iść tak na łatwiznę. Później się dziwić, że ja misję robię w 10 minut, jak ja cały czas używam szybkiej podróży. Kiedy świat Pandory jest tak piękny, że aż czasami szkoda go nie wyeksplorować. I go nie podziwiać jeszcze przez jakiś czas. Dobra, mamy tą ciężarówkę. I wonder if. Roztrzaskana apteczka. Porozrzucane zapasy. Levin's squad grabbed what they could. Left in a hurry. Dobra, Levin i członkowie jej oddziału zabrali co tylko mogli i uciekli. Maybe it's linked to. A, tu są ślady. Levin's squad ran out of gas. Made a run for it. Looks like Levin's squad ran out of gas. Guess they're on foot? Can still smell the disinfectant. No i poszli w tą stronę w ogóle, tam nic więcej nie ma. Along with a bunch of RDA soldiers. Looks like they were hoping to ambush Levin and her squad. Dobra, musimy podążać za zapachem środka dezynfekującego. A, chyba że sobie przeszli tam na lewo, no to dobra. Okej. Weszli sobie do jaskini. Halt! No sudden moves. Hey, wait. Wait. I mean you no harm. Had to make sure you weren't hunting RDA. At ease, soldier. Porozmawiaj z dezerterką z ZPZ. Ktoś tu ranny jest, widzę. Shanae 11? Priya sent me after you two lost contact. Come on, we should really get moving.
Negative on that. One of my soldiers got spit on by some hostile critter. We left some anti-venom at the truck. I was just there. The med kit's been smashed. Damn it! No way I'm leaving Clark behind. Actually, yeah. You up for a little ass kicking? I can lure them to ground, but you'll have to handle the business. Okay, yeah, let's do it. Great. There's a perfect ambush spot right outside this cave. Call me when you've set up a concealed firing position. Wish I could go lend a hand, but I can't leave Clark. I know. I'll be fine. I think. Zlokalizuj zasadzkę. Aby dotrzeć w to miejsce, trzeba iść wzdłuż klifu znajdującego się na wschód od Kamiennego Morza. Miejsce wskazane przez Levin znajduje się po drugiej stronie jeziora, tuż obok wodospadu. Okej, czyli po prostu tam. No, mamy zaznaczone. I mogę znaleźć ogniste nasiona. Po co mi ogniste nasiona? Fire seed. Perfect spot for an ambush. Levin, do you read? I found the spot. Your signal's coming through the rock loud and clear since you're right outside. I can piggyback it to radio the RDA when you're ready. Remember, don't lay traps around the LZ. For one, we don't want to damage the antivenom. And two, it'll spoil the element of surprise. No i co teraz? Czekaj miejsce zasadzki. Levin, I'm in position. Sending you my coordinates. Copy. Let's see if they'll buy it. Raptor 5, this is Falcon 2. Got confirmed kills on all traders. One of us is VSI from Environmental Toxin Exposure. Need Class 3 antivenom on the ground ASAP. Roger that, Falcon 2. Glad to hear someone shut down Levin for good. Send us the LZ coordinates and a medevac team will rendezvous with Class 3 AV on hand. Well, what do you know? They took the bait. Remember to keep your head down until they drop the antivenom. Okay, nie podnosi alarmu. Dobra, wiecie co? Ogólnie dawno nie używałem tej fajnej, śmiesznej broni. Jezu, jak ona się nazywała? Procolaska, o właśnie. No, a strzelby raczej nie będę korzystać. Roger that! I'll find them. Dobra, spalą się? Spalą, haha. Dobra, to było dobre. Ty, kolejny się podpalił. Ale tu miał zasięg dziwny. Srany nawet bym powiedział. Oż cholera jasna! Kolego! To było niefajne. Dobra. Ja
strzelba się nie przyda. A jednak się przydała tu, ale dobra, udało się ich pokonać. Możemy iść po odtrutkę. Tu w ogóle mam te nasiona chyba, co? Aha. No, tak czy srak, nie mogę zebrać. Lecimy tam do nich. Hey, how are you holding up? Trzymasz się jakość? Jakość? Better. I'll get that antivenom. I promise. Good. Because if I croak on Levin's watch, she'll never let me hear the end of it. Masz światełko. Levin, got the antivenom. Benson, get this to Clark now. I owe you one. For a moment there, I thought for sure he was gonna go down on my watch. When the squad suggested defecting, I went and turned them in. I wanted them to get a slap on the wrist, you know? Latrine duty for a week or two, something like that. But the top brass had other things in mind. They were gonna put them in front of a firing squad. Can you believe those bastards? So I went to the squad and told them we had to run. What else could we do? None of the COs ever had my back, but these soldiers do every damn day. Didn't make it far, though. You made it far enough. Priya, Levin and her squad are ready to get out of here. One of them's in rough shape. But I think he'll pull through. Okay, yeah, let's hope so. Anka's taking off now. She'll be there soon to pick them up. Dobra, jeden ze wszystkich ukończono. Słuchajcie, zrobiłem dłuższy odcinek, tak szczerze, ale no niestety te dwie misje muszą wam i mi wystarczyć. W następnym odcinku wydaje mi się, że raczej sobie coś więcej chyba zrobimy. Krzywdę sobie zrobimy, co? Znaczenia. Szczerze, myślałem nad tymi opiekunami pąków tutaj. Ale ogółem to właśnie murale Sarentu bym zaczął robić. Tylko no wiadomo, nie są one tak normalnie zaznaczone na mapie, to już wam mówiłem. Nie wiem, czy może to będzie... coś innego, bo ogólnie jeszcze mam tutaj jakieś zadanie The Memorial Wall i The Memorial. Tu są jakieś jeszcze zadania. Możliwe, że one będą związane z tym, z tymi muralami Sarentu i później nam to się odblokuje. Ale nie daję sobie głowy uciąć, ani ręki, ani niczego innego. Ogólnie jeśli chodzi o same poboczniaki, to zostało nam ich 9. 9 poboczniaków. Więc no. No zobaczymy. Mamy dużo rzeczy do roboty. Z drugiej strony też myślałem, czy by się nie wybrać do tej laserowej przetwórni Rudy Alpha. Ale to może jak zbiorę wszystkie dzwonopędy. Bo wtedy moje maksymalne zdrowie będzie lepsze, nie? Dobra, zobaczymy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora.